Ja może zacznę w ten sposób, że idąc tu na konferencję, bałem się, czy trafię, czy będzie ciemno, czy będzie jasno, czy to światło gdzieś tam będzie mnie tutaj prowadziło. Tutaj piję oczywiście do tej końcówki. Myślę, że jeżeli chcemy jakiś poziom trzymać na chociażby drugoligowy, no to te mecze albo muszą być wcześniej zaczynane, albo po prostu no, organizator musi zapewnić warunki takie, które będą równe przez cały mecz, jednakowe. A tego myślę, że dzisiaj zabrakło i chyba najbardziej to odczuwają moi zawodnicy i telewizowie. A tak wracając do meczu, przede wszystkim dziękuję kibicom, którzy w poniedziałek przyjechali tak licznie po to, by nam dopingować, po to, by wspierać ten zespół i to pokazuje, że w tym ciężkim okresie, w jakim ostatnio Stomil się znalazł, są cały czas z klubem i dzisiaj to wsparcie ich mieliśmy cały czas. Niestety nie zadowoliliśmy ich trzema punktami, ale też nie zadowoliliśmy samych siebie. Zdajemy sobie sprawę i mamy pretensje do siebie, bo bardzo dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie. Strzeliliśmy bramkę, mieliśmy sytuacje kolejne, które powinniśmy lepiej, w których powinniśmy lepiej się zachowywać i też sprawić więcej problemów drużynie gospodarzy. To samo tyczy się tych faz przejściowych po przechwytach piłki. Nie wykorzystaliśmy zupełnie naszego potencjału, nie wykorzystaliśmy zupełnie naszych umiejętności. Graliśmy zbyt bojaźliwie, graliśmy zbyt nonszalancko w pewnych momentach i to nakręcało drużynę przeciwną. Naprawdę tracąc bramkę w takich okolicznościach, mimo tego, że przeciwnik można powiedzieć dominował w drugiej połowie, nie przerodziło się to na jakieś sytuacje bramkowe stuprocentowe. Nam zabrakło skuteczności, nam zabrakło dokładności pod bramką przeciwnika w momentach, w których należało to zrobić i to zadecydowało o tym, że Polonia została nagrodzona i mecz kończy się remisem, ale myślę, że z tego remisu my zadowoleni być nie możemy. Dziękuję. Tak, rzeczywiście Dawida nie było. Tak jak wcześniej wspominałem, dwóch chłopaków też borykało się z kontuzjami. Całe szczęście wsiedli do autokaru dzisiaj i pomagali nam na boisku. Dawid najprawdopodobniej wypada troszeczkę na dłużej, więc na 99% nie zobaczymy go też w najbliższym spotkaniu. Na pewno chcieliśmy jak najwyżej gdzieś tam odzyskiwać tą piłkę. Myślę, że w pierwszej połowie nam się to udawało i tutaj problem z gospodarzy myślę, że był widoczny. My żeśmy dobrze to realizowali. Jednak tak jak w meczu z Zagłębiem, pewne rzeczy robiliśmy dobrze tam po przerwie. Tutaj niestety tylko do przerwy. Zabrakło według mojej oceny już na tą chwilę takiej chłodnej głowy no niektórych zawodników, którzy zarówno byli dłużej na boisku, ale też i wchodzili. No tutaj no ewidentnie zbyt szybko pozbywaliśmy się piłki po odzyskaniu jej. To mówię, nakręcało przeciwników, ale myślę, że no też tą lekcję jako sztab i jako zawodnicy również odrobiliśmy dobrze. Różnie bywało z realizacją tego na boisku. Naszym celem było dzisiaj wygrać spotkanie na Polonii i naszym celem będzie wygranie najbliższego spotkania. Tutaj mówię, my na tą chwilę nie stać nas, żebyśmy rzucali jakieś nie wiadomo jakie hasła, bo dzisiejszy mecz pokazał, że na tą chwilę gra z Stomilu to jest taka sinusoida. Na 90 minut jeszcze nas nie stać, żeby trzymać poziom, który chcemy trzymać i myślę, że nas stać. Pewne detale, jak sobie poprawimy, zarówno taktyczne, ale myślę, że takie psychologiczne, mentalne, no to będziemy się cieszyć z większej zdobyczy punktowej, bo myślę, że stać nas na to. Wiadomo, no, liga jest nieprzewidywalna. Mierzyliśmy się z dobrymi zespołami. Do tej pory dzisiaj nie było inaczej. Myślę, że też tutaj siłą Polonii była ławka rezerwowa. Możemy popatrzeć, jakie nazwiska wchodziły u gospodarzy. Także no, my też wiemy, znamy swoje miejsce w szeregu, jeśli chodzi o problemy, ale zupełnie nam to nie przeszkadza i nie będzie przeszkadzało w tym, żeby w każdym meczu walczyć o 3 punkty. Cóż, ja skupię się na wydarzeniach boiskowych tylko, bo to co poza boiskiem. Albo inaczej, nie mogę się wypowiadać na rzeczy, na które nie mam wpływu.
Bardzo chciałem przeprosić trenera i drużynę gości za to, czego musieli doświadczyć, bo to jest słabe, bardzo słabe, ale cóż, no nie mamy na to jakiegokolwiek wpływu. Jeżeli chodzi o wydarzenia boiskowe, dla nas sytuacja się powtórzyła po raz kolejny, tak jak w meczu w Siedlcach. Topornie i bardzo opornie wchodzimy w mecz. Pierwsza połowa fatalna w naszym wykonaniu. Graliśmy słabo, graliśmy słabo. Kropka. Druga połowa zaczęła się dla nas bardzo dobrze i niesamowicie żałujemy, że nie udało nam się wykorzystać jednej z dwóch sytuacji, które stworzyliśmy na początku, bo były to w mojej ocenie bardzo dogodne sytuacje i można było się pokusić o zdobycie bramki wyrównującej. Oczywiście przeciwnik w pierwszej połowie nie pozwolił nam praktycznie zrobić nic, sam był bardzo groźny, ale tak jak mówię, zdajemy sobie z tego sprawę, że tak te mecze mogą wyglądać i musimy na to być lepiej przygotowani. Druga połowa, tak jak trener powiedział, wydaje się bardzo uczciwie, że to nasza bardzo duża dominacja, tylko szkoda, że po raz kolejny w pierwszych minutach stwarzamy sytuację, nie trafiamy, potem mielimy i dużo z tego nie wynika. Dla drużyny słowa uznania za walkę do końca i za tą bramkę w doliczonym czasie, bo wydaje się, że zasłużyliśmy na nią, tak powiem. To jest moja opinia i tak to wygląda. W każdym bądź razie po raz kolejny nie możemy cieszyć się z naszej dobrej gry przez cały mecz, ale przed nami mnóstwo pracy, będziemy cały czas poprawiali naszą grę. Dziękuję bardzo.